Zadanie. Podaj wzory funkcji liniowych równoległych do funkcji y równa się minus 1 druga x. Funkcja y równa się minus 1 druga x jest to funkcja czarna przechodząca przez środek układów współrzędnych, przez punkt 0,0. Na początku wyznaczymy wzór funkcji fioletowej. Funkcja fioletowa jest równoległa względem funkcji czarnej, zatem współczynnik kierunkowy stojący przy x musi być identyczny jak w naszej funkcji czarnej, czyli tutaj musi być minus 1 druga x. Dodatkowo nasza funkcja czarna jest przesunięta o 7 jednostek w górę, czyli tutaj mamy przesunięcie o 7 jednostek w górę, czyli mamy tutaj plus 7. Kolejnym etapem będzie wyznaczenie wzoru funkcji czerwonej. Funkcja czerwona jest równoległa do funkcji czarnej, czyli tak samo. Współczynnik kierunkowy przy x będzie identyczny jak w naszej funkcji danej przechodzącej przez punkt 0,0. 0. Ponadto nasza funkcja czerwona jest przesunięta w górę o 3 jednostki w porównaniu z funkcją czarną, czyli tutaj mamy plus 3. Następnie wyznaczamy wzór funkcji zielonej. Funkcja zielona, tak samo jak poprzednie, jest równoległa do funkcji czarnej, zatem współczynnik kierunkowy również będzie równy minus 1 druga. A tutaj, oczywiście, mamy przesunięcie w dół o dwie jednostki funkcja zielona przechodzi przez minus 2, czyli tutaj mamy minus 2. Funkcja niebieska jest równoległa do funkcji czarnej, czyli tutaj tak samo będzie się zaczynała od liczby minus 1 druga. Widzisz tu mamy przesunięcie o 6 jednostek w dół, czyli dopisujemy oczywiście minus 6. Warto zauważyć, że wszystkie te e, funkcje są względem siebie równoległe, czyli współczynniki kierunkowe, czyli liczby stojące przy x wszędzie są identyczne i równe minus 1 druga. Ponadto warto zauważyć, że o przesunięciu danej funkcji decyduje nam współczynnik wolny, czyli liczba bez x. I widzimy, te oto liczby decyduje nam o przesunięciu w górę albo w dół o wybraną liczbę jednostek.